Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Świetnie wam to wychodzi, jestem bardzo wdzięczny, to pomaga rozwijać cały kanał, także dziękuję każdemu z osobna. Lecimy z waszymi kuponami na dzisiaj, zobaczymy co tam przygotowaliście, lecimy oczywiście z konkursem, z promocją, więc standardowy układ filmu. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, to jest legalny w Polsce bookmachera, założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem podpiętym, bez problemu znajdziecie i przy rejestracji użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiamy 50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy kupon. Obojętnie jakie kursy, jakie typy, jakie dyscypliny, za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych i możecie je od razu wypłacić, nie trzeba grać dalej. Jeżeli pierwszy kupon wejdzie, wszystko jest wasze, wypłacacie, nie ma konieczności obracania i to w tej promce jest najlepsze, że można od razu kasę wypłacić. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja to 2 minuty i można działać. Zapraszam do naszej grupy facebookowej, ponad 75 tysięcy użytkowników i na naszego Instagrama, linki macie w opisie pod tym filmem. W obu tych miejscach sporo się dzieje i oczywiście lecimy z konkursem tutaj, no jak zawsze 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu dopowiecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Chelsea a Brighton. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka, typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick, nie biorą udziału w zabawie, czyli no standardowe zasady konkursowe. I od razu przechodzimy do kuponów. Oczywiście do każdego podłączona lekka argumentacja. Tak jak zawsze. Zaczynamy od dubla, którego podesłał Błażej. I mamy tutaj zwycięstwo Chelsea i Watford lub remis. Zaczynamy od Chelsea. The Blues wygrali z Manchesterem City i awansowali do finału FA Cup, a teraz mają szansę wskoczyć na trzecie miejsce w lidze kosztem West Hamu i Leicester. Mewy w tabeli są lepsze tylko od trzech drużyn, a ostatnia forma West Bromu nie daje im pewności utrzymania w lidze. Ostatnich 10 meczów Brighton to zaledwie 2 wygrane w meczach Southampton i Newcastle, czyli ekipami, które nie prezentują się najlepiej. Chelsea napędzona ostatnimi wynikami pod wodzą Tuchela, no powinna tutaj zgarnąć 3 punkty. Dodatkowo ten X2. Trzy z trzech ostatnich spotkań tych drużyn kończyły się wygranymi Watfordu. Norwich po remisach Brentfordu i Swansea no jest już pewne awansu do Premier League, zatem mogą do końca sezonu grać zmiennikami. Watford ma 6 punktów przewagi nad Swansea i jeszcze musi walczyć o bezpośredni awans. Gdyby ten mecz odbywał się kilka kolejek wcześniej, faworytem byliby gospodarze. Teraz biorąc pod uwagę fakt, że Norwich nie musi koniecznie wygrywać kolejnych spotkań, a szerszeniom 3 punkty są bardzo potrzebne, meczu przegrać nie powinni. I to jest mocna propozycja na dzisiaj od Błażeja, za którą bardzo mocno trzymam kciuki. Lecimy dalej. To kupon od Daniela. Ferencváros wygrana i co najmniej 2 gole i gol Leverkusen. Na początek Węgry. Od początku poprzedniego sezonu obie ekipy mierzyły się ze sobą 5 razy i wszystkie mecze kończyły się wygranymi Ferencváros, które nie straciło w tym czasie ani jednego gola. Gospodarze notują serię 16 kolejnych meczów bez porażki z tym przeciwnikiem. Goście mają najgorszą defensywę w całej lidze. Stracili 57 bramek przy 60 strzelonych do tej pory golach Ferencváros. No zapowiada się na over z korzyścią dla gospodarzy. Ferencváros ten mecz musi wygrać, żeby zbliżyć się do mistrzostwa, a w całym spotkaniu powinny paść minimum 2 trafienia. I drugi typ. Monachijczycy w dwóch poprzednich sezonach tracili po 32 gole, a teraz mają już na koncie 38 wpuszczonych bramek na 5 kolejek przed końcem. Sporo dzieje się także w szatni, gdzie klub nie jest pewny, kto będzie trenerem w kolejnej kampanii. W ubiegłych tygodniach tracili 2 bramki z Wolfsburgiem, wcześniej remisowali 1-1 z Union Berlin. Leverkusen wciąż ma szansę na grę w europejskich pucharach, a strata 6 oczek do Eintrachtu czy 7 do Wolfsburga zapowiada zaciętą walkę do końca sezonu. Leverkusen nie jest stawiane tutaj w roli faworyta, co jest dosyć jasne do wygrania tego meczu oczywiście, ale są w stanie strzelić Bayernowi minimum raz, tak sądzi Daniel i to jest jego propozycja sklejona na dubelku, także trzymamy oczywiście kciuki. Dalej mamy dubla od Franka, dzisiaj 4 duble, czyli przedostatni, zwycięstwo Frankfurtu i Rożne w meczu w Serie A. Na początek Bundesliga. Piłkarze Augsburga nie mają za sobą dobrych spotkań, mimo dobrej formy Gikiewicza i traceniu małej ilości goli, spore problemy sprawia im strzelanie goli. Po 29 meczach mają średnią dokładnie jednej strzelonej bramki na spotkanie. Ich rywal, czyli Eintracht, zdobył już 59 goli i głównie dzięki dobrej ofensywie jest w czołowej czwórce tabeli. Frankfurt pokonywał niedawno Borussię Dortmund i Bayern, zatem z Augsburgiem tym bardziej powinni sobie poradzić. Propozycja na czyste zwycięstwo. No i Rożne. W 5 poprzednich meczach Werony były 54 rzuty rożne i za każdym razem pokryty był over 8,5 rożnych w meczu. W 5 poprzednich spotkaniach Fiorentiny było ich 46. Średnia kornerów u obu ekip w tym sezonie jest w granicach 5. Zarówno Viola, jak i Werona potrzebują 3 oczek w tym meczu i muszą grać do przodu, co powinno przynieść pokrycie typu na over rzutów rożnych. I lecimy do ostatniej propozycji. Ostatni kupon to kupon od Piotra. Zwycięstwo Lipska co najmniej 2 gole i zwycięstwo Arminii, czyli Bundesliga.
Bundesliga. Kolonia niechybnie zmierza ku spadkowi i nie pomagają im w tym 2 punkty zdobyte w poprzednich 9 meczach. Stracili do tej pory 53 gole i tylko Schalke ma gorszy wynik pod tym względem. Lips goni Bayern, do którego ma 7 punktów straty i będzie chciał tutaj różnicę zmniejszyć, mając na uwadze fakt, że ich rywal gra kolejny trudny mecz, tym razem z Leverkusen. Wygrana Lipska w tym spotkaniu wydaje się formalnością, a niewiadomą są tylko rozmiary wygranej. Minimum 2 gole strzelone przez piłkarzy RB powinny śmiało siąść i do tego zwycięstwo Arminii. Schalke ma już tylko matematyczne szanse na pozostanie w lidze, ale w tym meczu powinny się one zakończyć. Do końca sezonu do zdobycia jest 15 punktów, a strata do Herty to oczek 13. Arminia nadal walczy o utrzymanie, a w tym meczu no, innego rezultatu niż wygrana nie będą chcieli przyjąć. W gorszej formie są Werder i Hoffenheim, a Bielefeld, wygrywając ostatnio z Freiburgiem i Leverkusen, pokazało, że jest w stanie te ekipy prześcignąć w tabeli. Schalke przegrało 20 z 29 meczów tego sezonu i ciężko znaleźć ekipę, która na spadek zasługuje bardziej od nich. I tutaj mamy propozycję na zwycięstwo i to wszystkie kupony na dzisiaj. Szybko, szybko na temat, bez tutaj przedłużania. Słuchajcie, pamiętajcie, że są propozycje innych graczy. Tu może się wszystko zesrać, tak jak to czasem się zdarza. Także, żeby tu do nikogo nie było pretensji, jeżeli coś się podoba, to przekminić sobie na spokojnie, czy na pewno wam się podoba. A ja zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Bierzcie sobie udział w konkursie. Słyszymy się jutro. Dobrego dnia, wygranych kuponów. Na razie.